Jana Kedros, Kryształowe łzy. To w oryginale wydany w 2008 roku debiut literacki młodej włoskiej autorki i zarazem pierwszy tom jeszcze jednej współczesnej fantazy mitologiczno-przygodowej. Dotychczas w oryginale ukazało się 6 tomów, z których pierwsze stały się podstawą serialu animowanego, a także 3 tomy napisała autorka kolejnego cyklu olimpijskiego. 3 czternastolatki niezbyt fortunnie zaczynają naukę w pierwszej klasie liceum w niewielkim amerykańskim miasteczku, nieświadome, że w rzeczywistości są ukrytymi pod postacią śmiertelniczek olimpijskimi boginiami. Afrodytą, Ateną i Artemidą, których boskie cechy i umiejętności wymykające się spod kontroli często komplikują dziewczętom codzienne szkolne i domowe życie. Prawdę o swojej tożsamości i przyczynie tego kamuflażu, zmaganiach z bogiem wojny Aresem, który podporządkował już sobie pozostałych olimpijczyków i dąży do przejęcia władzy nad światem, bohaterki zaczną stopniowo odkrywać na kursie historii, zdobywając też przy okazji magiczne talizmany przeobrażone z ich łez, a w dniu obchodzonych w tym samym terminie urodzin po raz pierwszy zmierzą się z potęgą Aresa przeniesione do jego rzeczywistości. Ze starcia wyjdą zwycięsko, w trudnych próbach doskonaląc swoje charaktery i umiejętności, hartując łączącą je przyjaźń i poznając część tajemnic z przeszłości. To poprawnie skonstruowana według sprawdzonego wzoru lektura rozrywkowa na średnim poziomie. Klimatem bardziej przypominająca cykl Witch Lene Coverball niż powieści Ricka Riordana i z drobnymi potknięciami przekładu, na przykład skowycząc dojmująco zamiast przejmująco. Ciąg dalszy nastąpi dla amatorów gatunku. Emilia Kiereś, Kwadrans. Nowa książka tłumaczki i pisarki, tworzącej dla dzieci i młodzieży, zgrabnie wykorzystuje motyw podróży w czasie. Akcja powieści rozgrywa się na przemian w XIX i XXI wieku, a bohaterami są mali mieszkańcy tej samej kamienicy w anonimowym mieście. Współcześnie mieszka tam pucułowaty, nierozumiany przez otoczenie 10-latek. W przeszłości rodzeństwo. Chora na serce dziewczynka i jej starszy brat, czeladnik u zegarmistrza. Centralnym wątkiem opowieści jest usłyszana przez XIX-wiecznego czeladnika z ust mistrza legenda o żyjącym poza czasem zegarmistrzu zegarmistrzów, który otacza opieką niezliczone czasomierze, z których każdy przypisany jest pojedynczemu ludzkiemu losowi. Chłopiec ma nadzieję, że zegarmistrz zegarmistrzów będzie zdolny naprawić zegar jego siostry, a co za tym idzie, uleczyć jej chore serce. Gdy wreszcie odnajduje mitycznego rzemieślnika, przeżywa rozczarowanie i postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Kradnie w tym celu zegar siostry i podejmuje nieudaną próbę jego zreperowania. Przed tragedią ratuje pomoc chłopca z przyszłości. Kwadrans ma w sobie coś z melancholijnego klimatu utworów Hansa Christiana Andersena. Emilia Kiereś w sprawnie zrealizowanej, nieco baśniowej konwencji ukryła przesłanie o względności czasu, odpowiedzialności za własne czyny oraz konieczności pogodzenia się z takimi cieniami egzystencji, jak przemijanie czy choroba. Chociaż oczywiście, mimo dramatycznego punktu kulminacyjnego, historia kończy się szczęśliwie. Poprzednio na naszej liście Łowy na 20. przeglądzie 2012. Katarzyna Ewa Kozubska, Myszka Trapiszka i Dom pod kocią łapką. Trzeci tom opatrzonych lekko przewrotnym morałem bajkowych opowiastek o perypetiach mysiej rodziny od pokoleń spokojnie żyjącej w starym kredensie w domu pewnego starszego, sympatycznego, nieco zdziwaczałego, niepraktycznego i roztargnionego rodzeństwa. Poprzednio prezentowaliśmy tom Myszka, Trapiszka i Tarapatka na 11. przeglądzie w zeszłym roku. W tym myszy muszą sobie poradzić z depresją drugiej z 4 sióstr Chrapiszki, której nieoczekiwany sukces artystyczny pana domu, tłumnie odwiedzanego przez wielbicieli jego talentu, uniemożliwia spacery poza kredens
a ona nie może się pogodzić z takim ograniczeniem wolności. Wymyślony przez Mysią Mamę konkurs zagadek poprawi humor tytułowej bohaterce oraz odwiedzającej gospodarzy zgorzkniałej znajomej, a młodym myszom wyjaśni, jaką różnicę między charakterami i potrzebami tych żyjących na wolności hodowlanych można dostrzec już na pierwszy rzut oka. Krótka, prosta, zabawna, lekko napisana, acz nie bez drobnych niedociągnięć stylistycznych, dowcipnie zilustrowana bajkowa historyjka z akcentem bożonarodzeniowym zachęca do realizacji marzeń i tolerancji dla odmienności. Tam, gdzie poprzednie tomy znalazły uznanie. Agnieszka Mielech, Emi i Tajny Krób Superdziewczyn. Pierwsza u nas książka i prawdopodobnie debiut literacki tej autorki, jak informuje wydawnictwo profesjonalnie zajmującej się filmem z nurtu komercyjnego, to pierwszy tom zapowiadanego cyklu satyryczno-obyczajowego z wątkami detektywistycznymi, przeznaczonego dla wyjątkowo sprawnych czytelniczo rówieśników bohaterki, niespełna sześcioletniej zerówkowiczki, albo do lektury familijnej. Emi, energiczna, rezolutna i pomysłowa, w szkole nie może pogodzić się z prymatem chłopców, którzy rządzą wszystkimi zabawami, a w domu z dominacją odwiedzającej ją stanowczo zbyt często, starszej o parę lat, zarozumiałej i nieznośnej córki, najlepszej przyjaciółki jej mamy. Z przekory namawia klasowe koleżanki do założenia tajnego dziewczyńskiego klubu z własnymi sekretami, a koszmarnego gościa zamierza przekonać, że klub to bardzo ważna i doskonale funkcjonująca organizacja rozwiązująca skomplikowane zagadki. Nieoczekiwana okazja pojawi się, gdy Emi pozna chłopaka, w którym zakochała się jej domowa prześladowczyni i z czystej ciekawości postanowi dowiedzieć się, jakie tajemnicze eksperymenty pochłaniają uwagę niewzbudzającego jej sympatii młodego Kujona i jego ojca, słynnego profesora fizyki. A pełne zwariowanych przygód amatorskie śledztwo naprowadzi bohaterkę na trop prawdziwej afery, zachęci do zainteresowania się naukami ścisłymi i przysporzy jej nowych przyjaciół. Pogodna lektura rozrywkowa na średnim poziomie z lekkostrawną dawką wiedzy z zakresu zerówki, głównie z programu proekologicznego. Nowe przygody Bolka i Lolka, urodziny. Trzeci tom uwspółcześnionej w realiach i ponadczasowej w przesłaniu książkowej kontynuacji popularnej kreskówki, poprzednie prezentowaliśmy na 23 przeglądzie roku 2011 i 23-12, z 7 opowiadaniami napisanymi w bardzo różnych konwencjach, ze zróżnicowanym poczuciem humoru i w stylu charakterystycznym dla każdego z autorów. A są nimi Wojciech Bonowicz, Anna Onichimowska, Marcin Wicha, Rafał Kosik, Bronisław Maj, Lesztalko i Jerzy Ilg. Z tym, że nie zawsze jest to styl bliski pierwowzorowi filmowemu. W kolejnych opowiadankach bohaterowie pod wpływem snów o dawnych przygodach popadają w nastrój liryczno-twórczy, próbując swoich sił w poezji i muzyce. Wykazują się katastrofalnym antytalentem kulinarnym przy próbie upieczenia tortu urodzinowego dla mamy. Przeżywają tydzień dziwnych spotkań, m.in. z koszałkiem, opałkiem i papugą pracującą w informacji kolejowej. Próbują zaistnieć w internecie jako realizatorzy filmu z kosmosu, rejestrowanego przez własnoręcznie skonstruowaną rakietę. Z nie zawsze przyjemnymi konsekwencjami bawią się w magię i przymierzają się do kariery piłkarskiej. A przy okazji powielokroć przekonują się, że zgoda buduje, a nadmiar wyobraźni i nieprzemyślane decyzje mogą potwornie skomplikować życie. Pogodne w klimacie, nawiązujące do klasycznego, pozbawionego moralizatorstwa przesłania, może z wyjątkiem pana Jerzego Ilga, który wyraźnie nie ma wprawy w pisaniu dla dzieci, dobre warsztatowe teksty zapewne spodobają się czytelnikom poprzednich tomów i miłośnikom serialu i filmów. Opowiadania z dreszczykiem.
To zbiór 15 opowiadań grozy autorstwa m.in. Grzegorza Kazdepkę, Joanny Olech, Renaty Piątkowskiej, Barbary Kosmowskiej i Marcina Brykczyńskiego. Niektóre z nich to typowe horrory utrzymane w mrocznej tonacji. Inne to opowiadania przygodowe z dreszczykiem i zagadką. Ich scenerią są m.in. cmentarz nocą, las, a rekwizytami nawiedzona wierzba, karteczka z zapowiedzią śmierci i list z zaświatu. Znalazły się tu też mniej czarne historyjki, jak na przykład opowieść o dziewczynce, wymarzonym psie i czarownicy. Wszystkie utwory są klimatyczne, zaskakujące. Zbiorek ucieszy wszystkich, także i starszych miłośników horrorów. Każdy z autorów starał się przemycić w swoich opowiadaniach wartości etyczne w imię zasady, że dobro zawsze zwycięża. Do książki wydawnictwo dołączyło płytę z nagranymi opowiadaniami.